Witam. W tym materiale pogadamy sobie o całkiem sympatycznie wyglądających, a zarazem dość memicznych, ptakach morskich, które praktycznie ciągle podsuwał mi Instagram, co skłoniło mnie do nagrania filmu na ich temat. Przed Państwem maskonuri. Wierzy pan, że problem imigracji można łatwo rozwiązać? Tak, zaruchamy ich na śmierć, nasz kraj znów będzie wielki! Słysząc nazwę maskonur, najczęściej mamy przed oczami maskonura zwyczajnego, mającego najszerszy zasięg występowania, a zarazem jedynego, który zasiedla północny Ocean Atlantycki. Warto jednak wiedzieć, że poza maskonurem zwyczajnym żyją też dwa inne gatunki maskonurów, które z kolei zamieszkują północny obszar Oceanu Spokojnego. Pierwszy to łatwo wpadający w oko maskonur złotoczuby o niemalże czarnym upierzeniu, a drugi to niemalże podobny do zwyczajnego maskonur pacyficzny, różniący się od swojego atlantyckiego krewniaka kolorem dzioba. Macie tu porównanie. Choć mogą się od siebie różnić pod względem upierzenia czy zasięgiem występowania, to biologicznie, mam tu na myśli zachowanie czy nawyki, to wszystkie te trzy gatunki maskonurów są do siebie dosyć podobne. Większą część swojego życia spędzałem na otwartym morzu w poszukiwaniu pożywienia, na które składają się przede wszystkim ryby. Na przykład rodzina dobijakowate, po angielsku nazywane sandhills, stynkowate, takie jak gromadnik, a nawet pyszne śledzie. Czasem uzupełniają dietę jakimiś mniejszymi bezkręgowcami, skorupiakami, wieloszczytami czy mniejszymi głowonogami. Maskonury polują na zasadzie, że tak jak chociażby pingwin, nurkują za swoimi ofiarami i w tym miejscu można śmiało powiedzieć, że maskonur to taki latający odpowiednik pingwina, bo maskonur porusza się w wodzie niemalże identycznie jak pingwiny. Trzepocze skrzydełkami pod wodą, zupełnie tak, jakby latały, a ich nóżki służą za ster. Co więcej, maskonur jest w stanie pochwycić dosyć sporo ryb za jednym zamachem, czym pomaga mu budowa dzioba. Mają na podniebieniu takie ząbki pozwalające przytrzymać bardzo śliskie ryby. To im się przydaje w wykarmieniu młodych, które muszą dostawać żarcie dosyć często w ciągu jednego dnia. Sorry, że nie przepraszam. Czas, żeby ktoś powiedział, jak jest i przywrócił wielkość Ameryce! Zmykaj, ptaszyno. A skoro przy młodych jesteśmy, to wymogiem koniecznym w ich wychowie jest powrót na ląd. Maskonury wracają na ląd tylko i wyłącznie w celu złożenia jaj i wychowania młodych. Wtedy tworzą gigantyczne kolonie, co daje im swoiste poczucie bezpieczeństwa oraz oczywiście przewagę pomagającą w przetrwaniu. Choć w rzeczywistości taka kolonia składa się z par liczonych w tysiącach. Maskonury są monogamiczne i tworzą pary na całe życie, niczym papugi, i bardzo licznie zajmują brzeg w poszukiwaniu dogodnego miejsca do gniazdowania. Zwykle za takie gniazdo maskonura robi własnodożnie i własnodziobnie wykopana nora, czasem jakaś szczelina skarna, a czasem wyrzucają z nory dotychczasowych lokatorów – króliki. Co więcej, zakochana para będzie co roku wracać do tej samej nory, tudzież szczeliny. Każda para strzeże swojego miejsca, a jeśli przy takim się znajdą, to wyprostowują się, jasno sygnalizując, że tu jest moja ziemia, a pozostałe przechodzą ze spuszczonymi łebkami, żeby dać tamtym znać, że idą w swoją stronę. A jeśli ktoś będzie chciał zajrzeć do nieswojej nory, dostanie po łbie. Maskonury może i wyglądają niepozornie, to jednak potrafią dotkliwie poranić swojego rywala. Czy to w ramach wygonienia go ze swojej ziemi, czy w ramach walk o partnerkę w okresie godowym. A żeby było śmieszniej, jeśli dojdzie do awantury, to pozostałe maskonury zbierają się w grupę i oglądają bójkę niczym gale Fame MMA. Dzisiaj przygoda. I rusza Raponix. I obita noga wykroczna. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. Ostra bijatyka, trafiony Magikał. Teraz jest miejsce. Grounded pound, koniec! Ależ to się szybko skończyło. Noga, jest kontuzja poważna. Ojej, straszliwie to wygląda. Ależ tam jest potworne złamanie piszczela. No będzie niestety śruby. Choć i tak muszą uważać, bo takie drapieżniki jak gigantyczne w porównaniu z maskonurem mewy nie próżnują i wykorzystają każdą okazję, by wyżreć jaja i pisklęta maskonurów. A nawet są w stanie zabić dorosłego maskonura. A mewy robią to też po to,
by wykarmić własne pisklęta. Wszystkie trzy gatunki maskonurów znoszą tylko jedno jajo w sezonie i oboje rodzice wysiadują je na zmianę przez okres 6 tygodni. Podobnie jest z żywym pisklęciem. Raz matka, raz ojciec wyrusza na łowy. Jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, piskle maskonura je stosunkowo często, więc musi mieć zapewnione odpowiednio duże źródło żarcia. W czym ponownie starym pomagają ząbki na podniebieniu, pozwalające na chwycenie większej ilości ryb za jednym razem. No ale starzy tak czy tak muszą mieć się na baczności. Bo wydrzyki czy mewy bardzo chcą im zajumać to, co złowili. Co prawda maskonury potrafią latać z zawrotną prędkością 90 km na godzinę, ale gorzej sobie radzą przy mocniejszych porywach wiatru. Mają zbyt krótkie skrzydła do szybowania, w przeciwieństwie do wspomnianych już wydrzyków czy mew. Żeby było jeszcze śmieszniej, jeśli jedno ze starych uzna, że drugie jest niekompetentne w wychowaniu potomstwa, po prostu kopną je w dupę. Obiecałem, że uczynię ten kraj wielkim, ale nie miałem żadnego planu! Doliłem ludziom całe te wybory! Zresztą, jakaś 1/4 młodych maskonurów nie dożywa dorosłości. Ale jeśli im się poszczęści, to po kolejnych 6 tygodniach są już w pełni niezależne, mają wodoodporne pióra i mogą już wyfrunąć z nory, aby znaleźć sobie własne miejsce do życia. Choć pierwsze kilka lat spędzą na morzu w poszukiwaniu pokarmu i spaniu na powierzchni wody. Ciekawostka time! Dziób maskonura nie tylko jest w stanie pomieścić wiele ryb na raz, ale również potrafi zmieniać kolor. Jaskrawe odcienie oranżu pojawiają się na czas godów i lęgów, a po zakończeniu tego okresu dziób zmienia kolor na bledszy. Na sam koniec puszczę wam odgłosy wszystkich trzech gatunków maskonurów. I to wszystko. Standardowo zachęcam do zostawienia łapy w górę i suba, jeśli filmik wam się spodobał. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach. W opisie macie link do Discorda i filmowego Face'a, a ja idę dalej przeglądać Instagrama. Zobaczymy, jakie zwierzę tym razem będzie mi ciągle podsuwał. Z diabłem.